W tym filmie pokażę działanie kolejnego uchwytu, uchwyt centrum okręgu. Za jego pomocą w łatwy sposób znajdziemy środek wybranego okręgu. Narysujemy okręgi o średnicy 15 mm, w środkach okręgów o średnicy 30 mm. Wybieramy z zakładki Geometria okrąg centrum plus średnica. Wpisujemy tutaj 15 mm jako średnica okręgu. Klikamy OK i teraz, aby wskazać centrum okręgu w środku tego okręgu, z pomocą przyjdzie nam uchwyt centrum okręgu. Wybierzmy ten uchwyt, zaznaczamy ten okrąg i jak widzicie zostało podświetlone jego centrum, jego środek. Klikamy na ten okrąg i okrąg o średnicy 15 mm został już narysowany w centrum okręgu o średnicy 30 mm. Powtórzmy to samo dla drugiego okręgu. Polecenie rysowania okręgów jest cały czas aktywne. Możemy kontynuować rysowanie. Klikamy OK i ponownie wybieramy uchwyt centrum okręgu. Jako centrum okręgu wskazujemy środek tego okręgu o średnicy 30 mm. Zaznaczamy ten okrąg i mamy już narysowane dwa okręgi. Więcej okręgów nie będziemy rysowali, więc klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze roboczym możemy zakończyć rysowanie okręgów.